Tu Markus, witam z kolejnego odcinka poradnika do gry Subnautica. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy obie wyspy. W tym odwiedzimy Aurorę. No i chyba zrobimy duży skok do przodu. Zrobimy duży skok do przodu i pokażę bazę. Już w budowanym miejscu, do którego jestem dość przyzwyczajony i które uważam za optymalne, żeby w dalszym ciągu prowadzić grę. Dobra. Najpierw jednak pokażę coś. Tak samo jak postawiliśmy tą tutaj naszą bazę przejściową, magazyn, czy jak to nazwać, możemy ją w łatwy sposób rozebrać. Panel słoneczny, zbóż. I odzyskujemy wszystkie materiały, które zużyliśmy do budowy całej tej naszej skrytki. Następnie pakujemy materiały do plecaka i przenosimy do nowej bazy. Ale najpierw pokażę, jak dostać się do Aurory. A może postawimy z powrotem ten nasz. Proszę bardzo, już możemy go postawić z powrotem. O, jest. O, może zostawimy nasze materiały, weźmiemy trochę wody. A, bo w sumie to nie przeszkadza. No to dobra, płyniemy do tej Aurory, żeby pokazać, jak się tam dostać. A najpierw jeszcze coś sprawdzimy. No, bardzo niepokojący komunikat nadszedł. Dobra. Najpierw wejdziemy do kiedy płyniemy do Aurory? Przede wszystkim, kiedy otrzymamy przez radio kod do kabiny kapitana. Tutaj są wskazówki i kody i tu będzie ten kod dla przypomnienia. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim działko grawitacyjne. Oczywiście wszystkie inne rzeczy, które posiadamy, również nam się przydadzą. Bez panika laserowego też nie ma po co tam iść, ale mając diamenty przywiezione z tej drugiej wyspy,
Na pewno znajdziemy ten trzeci schemat i spokojnie palnik zrobimy. Ale ważnym elementem jest to działko grawitacyjne. W jednym momencie na samym statku, na samej aurorze, no jeszcze jedną rzecz trzeba zabrać. Płynąc do aurory, należy pamiętać o tym, żeby mieć kompletny kombinezon przeciwpromienny. Proszę, tu jest hełm przeciwpromienny. Ok. Tak, o czym to było? Aha, w jednym miejscu na aurorze jest zablokowana droga przejścia. Dlatego to działko grawitacyjne umożliwi nam odblokowanie tej drogi. Czy można tam gdzie bez działka? Nie bardzo. Próbowałem kiedyś tam przejść bez działka, udało mi się. Ale doszedłem do wniosku, że po prostu miałem szczęście. Normalnie jest trudno. No to tak, pokażę teraz, jak się dostać. Pokazuję właśnie płynąc lekko pod powierzchnią, żeby ta droga była dobrze widoczna. Co celujemy mniej więcej? Tutaj jest jedna z kapsuł ratunkowych z Aurory. Możemy sprawdzić, co się stało, jeżeli już jesteśmy tutaj. Mamy dziennik i przede wszystkim mamy kasetę z danymi. Wabik na stworzenia. Widać brak ocalałych. My się zgubiliśmy nie bardzo, to już możemy pod wodą płynąć. No, jak szukamy tutaj miejsca między tymi kratami i co dalej? Dalej. Kierujemy się tutaj na tą platformę taką. Między tymi iskrzącymi. Jest, co koniecznie musimy jeszcze zabrać oprócz tego działka grawitacyjnego na tym. Gaśnice. Przynajmniej dwie gaśnice. Jedną mamy tam w kapsule ratunkowej, a drugą możemy sobie wyprodukować. Chyba gaśnica to trzy tytany, także nie ma problemu. I udajemy się w tym kierunku.
To jest droga, która nas interesuje. Można powiedzieć szlakiem skrzynek. Dobrze, jeszcze ten do tego najważniejszego miejsca dojdę. Dobra, tutaj jest. Czyli tak. Na Aurorę wybieramy się dopiero wtedy, kiedy dostaniemy kod do kajuty kapitana. To jest najważniejsze. Mamy ze sobą działko grawitacyjne. Tutaj jest. Mamy ze sobą działko grawitacyjne i przynajmniej dwie gaśnice. I rozglądamy się, bo dwie gaśnice to może być mało, ale tutaj przynajmniej trzy gaśnice znajdziemy. Pierwszą gaśnicę znajdziemy tutaj koło tej skrzynki, którą widzimy. Tutaj mamy pierwszą gaśnicę. Jeżeli zapomnimy o gaśnicach, jest szansa, że to nam wystarczy, ponieważ one są rozmieszczone, te gaśnice, w taki sposób, że mogą wystarczyć, ale lepiej jest mieć dwie za sobą. No to co? Tyle z Aurory. Każdy już sobie poradzi dalej sam. Wiele fajnych gadżetów można stamtąd przynieść, różnych. A my spotkamy się już w bazie, którą za chwilę zacznę budować. No, myślę, że baza będzie częściowo już do zamieszkania. Także udajemy się do naszej bazy. No to jesteśmy w naszej bazie. O, jak widzicie, jeszcze nie do końca rozbudowana. Nie wiem, od czego tutaj zacząć. Może tu puste pomieszczenie czeka na zagospodarowanie. No jak widzicie, znacząco też nam się zwiększyła liczba tlenu, albo inaczej czasu, który możemy spędzić pod wodą. Tutaj są nasze sadzonki przywiezione z tej pierwszej wyspy. Mamy drzewa bulwowe. O, możemy coś przekąsić. Tutaj mamy sterownię skanującą. Na razie chcę pokazać to, co do tej pory udało się zrobić. Tutaj mamy nasz generator energii. Biogenerator, jak widać, karmimy go orzechami. Owocami, no może, no tak, owoc latarniowca, to, a właściwie to są orzechy takie jakieś, ale z tego mamy energię. No normalnie, tutaj jest ładowarka baterii, są szafki, ja mam już je tak porozmieszczane, że wiem, co gdzie jest. Ale jeżeli gracie w Subnautikę po raz pierwszy, to warto sobie popisać na szafkach, co w nich trzymacie. Trochę rzeczy tu mamy. Tutaj te skarby przywiezione
tej drugiej wyspy, czyli diamenty. Tutaj mamy nikiel. Nie zapomnijcie, budując bazę, jak już ją zaczniecie budować, tutaj o tych wzmocnieniach, które są. Te wzmocnienia. Oto. Lit i 3 razy tytań. One są konieczne. Jeżeli nie zrobicie tych wzmocnień, przynajmniej 4 w takiej bazie, baza zacznie wam się rozlatywać, zacznie przeciekać i tak dalej. Tutaj mamy moduł doku do naszego simulta. Tutaj możemy sobie naszego simulta przemalować. Możemy go nazwać jakoś, niech się nazywa. Może niech się nazywa Markus 11, bo to tak. Może już tyle było tych moich simulatów. Chciałbym taki żółty. Nazwa nie będzie czarna, a wnętrze zrobimy takie fajne, żeby było. Oczywiście nie wiem, czy ja mówiłem to, bo wiadomo, jak z filmikami jest, ale ja gram cały czas padem. W tej chwili posługuję się myszką. Pasek możemy zrobić jakiś, nie wiem, może jakiś jaskrawy. Gotowe. No i tak wygląda nasz simulat po upiększeniu. Jest nazwa. Są rzeczy, które są bardzo konieczne. Mamy 2 bagażniki w naszym simulcie. Parkując simulta, mamy go zawsze załadowanego. Jego baterie są załadowane zawsze na 100%. Jeżeli parkuje tutaj. Co tu jeszcze można pokazać? Aha, przede wszystkim miejsce, gdzie ta baza jest. Najprościej. Jeżeli dostaniemy my wezwanie do kapsuły numer 17, to proponuję gdzieś w okolicach tej kapsuły założyć bazę. O, tak baza wygląda z zewnątrz. Tak jak mówiłem, może coś jeszcze dobudujemy do niej. Może będziemy ją urządzać. Mamy jeszcze tutaj do. No może do rozłożenia w bazie. Mamy dużo rzeczy przywiezionych z Aurory. Tutaj założymy kolejną grządkę z hodowlą. Będziemy tutaj hodować rośliny, które nam się przydadzą w przyszłości. No, może zdradzę, które to rośliny trzeba tutaj zbierać.
zarówno te rośliny, które będziemy potrzebować do wyrobu różnych rzeczy, jak i te rośliny, które będą służyły do wyrobu rzeczy ostatecznej. Zawsze nad wejściem do swojej bazy stawiam donicę z tymi wodorostami z dwóch powodów. Raz, że czasami są potrzebne albo te owoce, albo pnącza. Nie wiem, czy mówiłem, ale pnącza również można jeść. Także jak komuś nie idzie z łapaniem rybek, to może żywić się wodorostami. A drugą funkcją, z daleka widać, gdzie jest wejście do naszej bazy. Także to też służy tak jakby jako drogowskaz. No. Myślę, że w tym odcinku to jeszcze może, a nie, w tym odcinku jeszcze może opowiem oprócz budowy bazy, co musimy zrobić do tej pory. Przede wszystkim trzeba odwiedzić wszystkie kapsuły ratunkowe, które są w naszym zasięgu. Rozglądać się w najbliższej okolicy tych kapsuł i tak dalej. Dużo rzeczy jest tam, które nam się bardzo i to bardzo przydadzą. Między innymi jeszcze opowiem o tym, dlaczego ta baza tutaj jest jeden powód jeszcze taki bardzo ważny. Tutaj mamy zejście w dół. Jest tu parę, tutaj w tej najbliższej okolicy jest parę takich zejść w dół. Jest tam jedna z ważniejszych konstrukcji w tej grze. No może nie zdradzając, trzeba tam się udać. Trzeba mieć możliwość, chyba na 250 metrów trzeba schodzić. Czyli nasz Seamount musi już mieć pierwszy moduł głębinowy. W tej chwili Seamount już ma zanurzenie pełne, chyba już może nawet na 900 metrów schodzić. No, także może wejdziemy do Seamounta i. O, jak ładnie wygląda. Tak jest, nasz Seamount już może schodzić na 900 metrów, jest to maksymalne zanurzenie Seamounta. Tutaj sobie oznaczyłem ważne miejsca, niektóre. Tutaj te miejsce spotkania załogi Aurory Suchy Ląd to jest ta wyspa pierwsza, ta, którą pierwszą odwiedziliśmy, ta, gdzie występują te rośliny. A to wyspa Obcy, to oznaczyłem radiolatarnią tą drugą wyspę. Odwiedziłem wszystkie kapsuły ratunkowe, które były. Została mi do odwiedzenia baza Degassi proponowana. To już jest głębokość 500 metrów, czyli już poważnie głęboko. I tutaj została kapsuła na 250 metrach, dlatego że jest bardzo daleko. Tak już całą resztę kapsuł odwiedziłem. No i powiedzmy teraz tak, rozbudujemy bazę.
I co dalej? Teraz może nieco dalej, tylko coraz głębiej. To jest najbliższy nasz cel. Nagram jeszcze jeden odcinek tego poradnika na pewno i wtedy udamy się właśnie do tej bazy, która jest bardzo, bardzo ważna. I niedaleko tej bazy jest również pewna rzecz, którą chcę pokazać. Także co, żegnamy się do następnego odcinka. Tak, do końca nie wiem, na czym się zatrzymać w tym następnym odcinku. No ale na pewno między tymi odcinkami trochę tutaj jeszcze rozbudujemy bazę. A później wybierzemy się, jak mówiłem, na głębokość 500. I może nawet jeszcze głębiej. Dziękuję za oglądanie tej części. Zapraszam na następną. Markos.